Pani Justyno, przed naszym spotkaniem przeczytałem sobie taki ciekawy artykuł o Pani, że dorabiała Pani sobie w młodości, śpiewając na imprezach okolicznościowych i robiąc ręcznie malowane guziki. Czy możemy wrócić pamięcią do tamtych czasów i mogłaby mi Pani powiedzieć, skąd pomysł na to? To był po prostu pomysł na to, żeby przetrwać. Ja studiowałam w Gdańsku. A ponieważ byłam daleko od domu, od rodziców, dostawałam tyle pieniędzy, ile mogłam dostać od rodziców, którzy mają 9 dzieci, więc niewiele. Więc starałam się po prostu jakoś dorobić, żeby żyć, tak? A potem jak zrezygnowałam ze studiów, ponieważ chciałam śpiewać, nie dostałam się na studia wokalne wtedy, ani do jazzowej szkoły, ani na wydział wokalno-aktorski, operowy, no to załamałam się, pozostałam w Gdańsku, ale rodzice przestali przysyłać mi pieniądze, bo taka była umowa, jak się nie studiuje, to musisz sobie sam poradzić. No, bardzo uczciwa sytuacja. No i wtedy właśnie zaczęłam śpiewać na weselach. Było to tylko kilka wesel, bo to było tak nie moje i to było tak ciężkie dla mnie, tak nie mój świat, że już nie dałam rady kolejny raz się przełamać, żeby pójść do tego typu pracy, bo ta muzyka mnie bardzo drażniła wtedy. A chodziło też o kwestię, że całą noc trzeba śpiewać? Nie, to tam się w jakichś takich kawałkach śpiewało. Śpiewało się jakieś pół godziny, potem była jakaś przerwa, potem znowu pół godziny. Czyli kwestia gatunku muzycznego. 30 lat temu. Tak, to nie gatunku muzycznego, nie tyle pracy, bo śpiewać kocham, tylko że jak gdyby te piosenki były no takie bardzo nie moje. Ja wtedy tworzyłam swoją muzykę, więc to było dla mnie trudne. Więc sąsiadka zaproponowała mi, żebym malowała z nią, ona miała taką firmę małą i robiła guziki z porcelany i malowała je pięknie. Więc ja jej kładłam podkłady, czasem coś malowałam na tych guzikach, to co mnie prosiła. Na pewno mi to wtedy pomogło. Pozdrawiam zresztą Bożenkę z Gdańska. Czyli była Pani, można powiedzieć, pracownicą takiej firmy, gdzie były te guziki. To nie był Pani biznes, tylko Pani pomagała i tak jakby była na etacie albo na jakimś tam... No, dostawałam jakieś tam drobne pieniądze, żeby przetrwać. Dokładnie. I tak udało się przetrwać. Udało się przetrwać oczywiście, bo miałam swoje marzenia, których nigdy gdzieś tam nie zgubiłam i zawsze miałam taką siłę do tego, żeby za nimi podążać. No i potem wygrałam szansę na sukces, potem wygrałam Opole, potem pojechałam do Eurowizji, a potem przede wszystkim wydałam Dziewczynę Szamana i od tego zaczęło się wszystko zmieniać na lepsze i to był wspaniały czas. A powróciło wsparcie rodziców, czy zostało utracone? Ale nie mogę powiedzieć, że rodzice mnie nie wspierali. Rodzice zawsze mnie wspierali tak jak mogli. Ja ich bardzo kocham i zawsze im byłam wdzięczna za wszystko, co od nich dostałam. Miłość, zrozumienie, wolność, empatię, wsparcie. I wsparcie takie naprawdę emocjonalne, no bo finansowym było różnie. Natomiast to ja wspierałam rodziców, jak tylko zaczęłam zarabiać pieniądze. Natomiast byli bardzo kochani, bardzo otwarci i przede wszystkim pozwolili mi decydować o sobie, ufali mi. Więc ja jestem im bardzo wdzięczna. Natomiast wspierali mnie zawsze, no. Byli przerażeni, jak zrezygnowałam ze studiów, bo też, no wiesz, jak to dziecko przychodzi, mamo, już nie studiuję, idę swoją drogą, co będziesz robić? Śpiewać. Słucham. No więc, tak, wiem, jak to śpiewanie kiedyś było traktowane. Wiesz, no to nigdy nie wiadomo, czy to się uda, tak? Bo to jest taka bardzo indywidualna droga i trudna. No ale się udało, ja po prostu miałam marzenia. I wierzyłam, że tak będzie. Miałam ślepą wiarę w to, że się uda. Bez tego by mi się na pewno nie udało, bo jest tak wielu zdolnych ludzi na świecie, wspaniałych, że trzeba mieć naprawdę ślepą wiarę w swoje marzenia, żeby wygrać. A to w ogóle piękne, że Pani zaczęła wspierać rodziców i im pomagać. Co Panią do tego skłoniło? Bo niektóre dzieci całe życie tego nie robią i to jest, wiem, że to takie oczywiste, ale tak jakby warto to powiedzieć głośno. Dlaczego? Z miłości do nich, z szacunku, z tego, że no nie wiem, wydawało mi się to oczywiste. No każdy decyduje za siebie, ja nie mówię, że coś jest dobre czy złe. Po prostu rodzice zawsze marzyli o tym, żeby zrobić remont domu. Mieliśmy najpierw wymienić podłogi, bo już były dosyć stare, ale jak zaczęliśmy wymieniać podłogi, to wiesz, jak to jest remont domu. Zaczęło się od podłóg, skończyło się na wszystkim. Łącznie z rozbudową, ze zmianą dachu i w kuchni, o której moja mama zawsze marzyła, kominku, którego nie miała, a zawsze chciała mieć. Więc wszystko to sukcesywnie zarabiałam pieniądze i jak gdyby naprawiał się ten nasz rodzinny, piękny dom, więc było bardzo fajnie. No. Bracia pomagali w tych budowach, mój tata tym zarządzał. Pamiętam, jeszcze chodziło się do banku, nie było czegoś takiego jak bankomat. I poszłam z tatą do banku, tata wziął taką aktówkę czarną i tam wypłaciliśmy wtedy, to było chyba 10 tysięcy złotych, ale to było dużo pieniędzy i w takich właśnie kubkach pani tata zamknął tę walizkę jak w filmie jakimś gangsterskim i poszliśmy i tata zapłacił za dach. No to w ogóle historia zabawna dzisiaj, jak sobie to przypomnę, to było zabawne.